Lista pacjentów zrobiona, lekarstwa przyszykowane. Chyba możemy otwierać naszą klinikę. No właśnie, Barbie, a dużo dzisiaj mamy pacjentów? Wydaje mi się, że nie, ale już jedna pani czeka. Chyba się bardzo źle czuje. W takim razie nie czekajmy. Szybko zawołaj ją do mojego gabinetu. Pani doktor, pomocy! Źle się czuję! Pani doktor! Chyba zaraz zemdleję! Lepiej może jak usiądę tutaj i poczekam, aż w końcu ktoś do mnie przyjdzie. Ała, moja ręka! Per, a co ty tutaj robisz? Myślałam, że przyszła jakaś pacjentka. Po co mnie odwiedzasz w pracy? Barbie, bo ja potrzebuję pomocy lekarza. Pomożesz mi? Rany, Skipper, co się stało? Jaka ty jesteś rozczochrana? Miałaś wypadek? Spadłaś z roweru? Ktoś cię potrącił? Skipper, czy wezwałaś policję? Powiedz mi, co cię najbardziej boli? Zaraz przyjmiemy cię w naszej klinice i na pewno od razu poczujesz się lepiej. Barbie, boli mnie głowa, kolana i ręka. Wydaje mi się, że ręka może być złamana. Barbie, pomóż mi. Barbie, nie traćmy czasu. Skipper musi od razu wylądować w naszym gabinecie. Może nawet będzie potrzebna pomoc w szpitalu. Szybko ją do mnie zawołaj. Że też właśnie ja musiałam mieć taki wypadek. Gdy leżę, to jest mi o wiele lepiej. Wiesz co? Masz całą stłuczoną głowę. Chyba musiałaś mocno uderzyć o ziemię albo o jakiś krawężnik. Masz szczęście, że nie masz jakiegoś guza albo wstrząsu mózgu. Ale i tak mam wrażenie, jakby wszystko wirowało i kręciło się wokół mnie. Per, teraz musisz na chwilę usiąść, ponieważ sprawdzę twoją rękę. O, nie wygląda ona zbyt dobrze. Łokieć cały rozwalony, a twój nadgarstek jest chyba złamany. O nie, Barbie, tylko nie mów mi, że będę musiała nosić gips na ręce. Ewidentnie widać, ręka jest złamana. O tutaj, przy nadgarstku. Masz szczęście, że nie trzeba robić żadnych operacji. Barbie, nie mów mi o operacji, ja się boję. Załóż mi ten gips i już chcę iść do domu. Obawiam się, że nie tak prędko, moja droga damo, bo twoje kolana są tak potłuczone, że również będziemy musieli na nich położyć opatrunek. I najlepiej jakbyś została u nas w klinice na dzień albo na dwa, byśmy musieli zaobserwować, czy nic złego nie dzieje się z twoimi ranami. Dobrze, że Skipper trafiła do mnie. Zaraz się nią zajmę. Sięgnę tylko po odpowiednie lekarstwa, środki przeciwbólowe i możemy zakładać gips. Zaczniemy od twojej ręki. Ona naprawdę źle wygląda. Zabierzmy torbę lekarską. Niestety musisz wytrzymać, ale na początek potrzebny jest zastrzyk. Ale niczego się nie bój, zaraz będzie po wszystkim. O, zobacz już. Dobra, w porządku. Teraz na pewno nie będziesz miała żadnego zakażenia. Nie bój się niczego, bądź dzielna. Teraz założę ci opatrunek. Może ten w kolorze fioletowym. Wystarczy nim owinąć twoją rękę, tylko musimy go rozłożyć. Przykładamy do ręki. Szczelnie, bardzo musimy usztywnić całą rękę, żeby kość nam się zrosła i nie było żadnych komplikacji. Chyba się udało, zobacz. Ręka usztywniona, teraz zajmijmy się kolanami. Najpierw dezynfekcja, trochę płynu tu i również z drugiej strony. Sprawdzimy prawidłowy odruch. Chyba wszystko jest w porządku, więc zabierzmy kolejny opatrunek, tym razem w kolorze różowym i zawińmy nim kolano i też bardzo mocno, aby rana nam się zagoiła i nie doszło do zakażenia. Zapinamy i gotowe. Nie no, Barbie, jakaś masakra. Gdy zobaczą mnie koleżanki w klasie, będą się ze mnie śmiały. Z takim gipsem na ręce, z taką zabandażowaną nogą, przecież to jest wstyd. Rana na kolanach ci się zaraz zagoi, natomiast z gipsem będziesz musiała poczekać. Przestań, masz szczęście, że nie musisz leżeć w szpitalu i na pewno nikt się nie będzie z ciebie śmiał.
tylko na pewno będzie Ci współczuć i Ciebie odwiedzi. No ale Barbie, pani doktor, jak ja mam w tym chodzić? Przecież ups, zaraz się przewrócę. Oj, moja droga, jesteś naprawdę niecierpliwą pacjentką. Wszystko w swoim czasie. Ty za dużo nie chodź i nie podskakuj, bo znowu sobie coś zrobisz, tylko że tym razem w drugą nogę. Pani doktor, ja muszę iść do mojej koleżanki. Obiecałam jej to dzisiaj. Chyba sobie żartujesz. Żadnych koleżanek, żadnych wyjść. Zostajesz w domu, będę się tobą opiekować. Musisz wyzdrowieć, a nie szaleć na dworzu. Tutaj mam receptę ze wszystkimi rzeczami, które musisz przyjmować. Są tutaj również przypisane nowe bandaże. Wykupię to wszystko, wrócę z pracy do domu i ugotuję Ci pyszny obiad. Nie przejmuj się tak, Skipper. Ode mnie na pocieszenie masz tego uroczego różowego balonika. Przyjdź do nas na kontrolę. Nic złego już na pewno się nie będzie działo, więc uśmiechnij się trochę. Łatwo powiedzieć. Czuję się jak mumia. Cała najlepiej powinna być zabandażowana. Nie chcę żadnych balonów. O, Barbie, sama sobie poradzę i sama sobie ugotuję obiad. Idę do domu. Jak ja teraz wyglądam? Czekaj. Stój. Skipper, zostań jeszcze w recepcji. Możesz obejrzeć telewizję albo się czymś pobawić. Poczekaj! Ale po co niby? Nie chcę tutaj zostać ani chwili dłużej. Zobacz, co ze mną zrobiłaś. Mumie! Skipper, no poczekaj, proszę Cię. Widzę, że masz problemy z chodzeniem, więc dam Ci kulę. Dzięki nich będziesz się szybciej i sprawniej poruszać. W tym czasie możesz obejrzeć telewizję. Zobacz, Barbie i szczeniaki. Przecież uwielbiasz tę bajkę. Albo poczytać książki. No chyba, że chcesz zajrzeć do naszego kącika dla najmłodszych. O, nawet podobają mi się te pluszaki. Szczególnie ten fajny piesek na samej górze. Dobra, Skipper zatrzymana, to ja teraz pędzę po te kule. Tylko gdzie my je schowałyśmy? Gdzie one były? Wiesz co, wydaje mi się, że w tym magazynie z tyłu. Chodź, sprawdzimy. No dobra, szybko, bo ona znowu mi ucieknie. Kule mamy schowane tutaj. Jedna i po drugiej stronie druga. Proszę, Skipper, to dla Ciebie. Dzięki temu będziesz się o wiele szybciej poruszać, no i nie będziesz musiała skakać. No i oczywiście szybciej od razu będziesz w domu. W życiu, Barbie, ja się na to nie godzę, nie biorę tego. Będę wyglądać strasznie na ulicy. Wiesz, co później powie o mnie cała szkoła? Daj spokój. Wolę już skakać na jednej nodze. Będę później w domu, ale przynajmniej będę wyglądać normalnie. Wiesz co, Skipper? Ty chyba jednak stukłaś sobie mocno głowę, bo gadasz głupoty. Nikt nie będzie się z ciebie śmiał. Poza tym masz się mnie słuchać, więc biegiem do domu. Już, widzimy się po południu i nie ma opcji. Nigdzie dzisiaj nie wychodzisz. A uparta Skipper wcale nie zabrała kuli, tylko skokami na jednej nodze poszła do domu. I doktor w naszej klinice czekała na kolejnych pacjentów. Barbie z jednej strony była wściekła na Skipper, bo się źle zachowywała, a z drugiej strony bardzo się o nią martwiła. Moi drodzy, spodobała Wam się wizyta w mojej klinice Barbie? To koniecznie odezwijcie się na dole w komentarzu. Mam nadzieję, że Wy nigdy nie mieliście niczego złamanego tak jak Skipper, a jeśli tak, to napiszcie to na dole w komentarzu. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Pa, pa!